Witam serdecznie na kanale Moje EDC i z radością muszę Wam ogłosić, że parę dni temu, dokładnie 19 marca 2021 roku, mojemu kanałowi Moje EDC, stuknęły 4 lata. Sam, powiem szczerze, byłem zaskoczony, bo pamiętam, że kanał wystartował jakoś w marcu, ale wydawało mi się, że w 2018 roku, czyli teraz byśmy mieli trzecią rocznicę, ale tak sprawdzam, patrzę, jest 19 marca 2017, tam jest data dołączenia, bo tak to się nazywa na YouTubie. No i powiem szczerze, mówię, wow, 4 lata już, nieźle. Jakoś tak cały czas mi się to nie znudziło, cały czas, można tak kolokwialnie powiem, jara mnie to nagrywanie, to kręcenie tych filmików, sprawia mi to dużo radości i frajdy. Też ta interakcja z Wami, czyli z moimi widzami, więc 4 lata i jedziemy dalej, do przodu. A myślę, że z tej okazji fajnie byłoby coś zorganizować, coś nietypowego na moim kanale, może nie aż tak bardzo nietypowego. Ja mam tu konkretnie na myśli Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, czyli a dokładnie mówiąc wasze pytania, moje odpowiedzi. Po ostatnim Q&A z okazji bodajże no, chyba 2000 subskrypcji, jeśli dobrze pamiętam, bo taka była okazja, tak to dosyć, znaczy pojawiło się kilka głosów w komentarzach, żeby częściej robić te Q&A, bo podoba Wam się to, więc nie ma problemu, robimy w takim razie kolejny Q&A. Pytania proszę, żebyście umieszczali jako komentarze pod tym filmem. Liczba pytań od każdego widza, użytkownika dowolna, nie ma żadnych limitów, wrzucajcie je tylko pod tym filmem, nie pod innymi, bo mogą po prostu się wtedy zgubić. Ja odpowiadając będę po prostu sobie przeglądał komentarze pod tym konkretnym filmem, który teraz właśnie oglądacie, więc tu wrzucajcie komentarze. Powiedzmy taki deadline do, powiedzmy z tydzień, przynajmniej tydzień, czyli od daty publikacji tego filmu, przynajmniej tydzień będziecie mieli na to, żeby te pytania w komentarzach umieszczać. Być może będzie trochę więcej, zależnie od tego, kiedy się zbiorę i nagram to Q&A już z odpowiedziami na Wasze pytania. Tyle jeśli chodzi o to wideo, to nagranie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.